Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na środowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek spójrzmy na indeks S&P 500, na to jak przebiegła wczorajsza sesja. Wczoraj ważny dzień i dosyć burzliwa sesja ze względu na publikację raportu o inflacji w USA. Inflacja zaskoczyła inwestorów, spadła co prawda, ale spadła znacznie mniej niż się spodziewano. Oczekiwano, że inflacja konsumencka w USA w styczniu spadła z 6,5% do 6,2%, natomiast w rzeczywistości wyniosła ona 6,4%, rozczarowując inwestorów na rynku akcji i pozostawiając ich w niepewności odnośnie dalszych kroków Fed i dalszych działań Rezerwy Federalnej. Dow Jones odnotował wczoraj spadek rzędu 0,46%. S&P 500 w trakcie sesji poniósł duże straty, ale finalnie zakończył ją na praktycznie niezmienionym poziomie w okolicach 4135 punktów. Natomiast Nasdaq wzrósł o 0,57%. Jako jedyny z tych trzech indeksów, Nasdaqowi jako jedynemu z tych trzech indeksów udało się wypracować wczoraj zyski. Dzisiaj przed nami kolejna sesja i kolejny też ważna publikacja, jeśli chodzi tutaj o dane makroekonomiczne. Dzisiaj bowiem pojawi się raport na temat sprzedaży detalicznej w USA. Również będzie on istotny w kwestii kształtowania się oczekiwań rynku. Rynek spodziewa się, że zaobserwujemy odbicie w tej sprzedaży detalicznej. W grudniu sprzedaż detaliczna w USA spadła o 1,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego i rynek spodziewa się, że w styczniu ta sprzedaż odbiła o 1,8% do góry. Tak więc zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sytuacja. Wczoraj też mogliśmy posłuchać wystąpień niektórych członków Fed. Ich podejście, jeśli chodzi tutaj o narrację, nie zmieniło się jakoś drastycznie. Stwierdzili, niektórzy mówili właśnie, że być może Fed będzie zmuszony podjąć bardziej zdecydowane działania, być może te stopy będą musiały pozostać na tym wyższym poziomie dłużej niż wcześniej oczekiwano. Natomiast też podkreślano, że będzie to zależało od przyszłych danych, wciąż jeszcze nie jest nic przesądzone i tutaj sporo może się zmienić, tak więc pozostaje nam czekać na kolejne dane makroekonomiczne i też kolejne wypowiedzi członków Fed. Pierwsza spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, czyli Coca-Cola. Coca-Cola przedstawiła kwartalne wyniki zgodne z oczekiwaniami i zapowiedziała kolejne podwyżki cen. Spółka zamierza w 2023 roku nadal podnosić ceny napojów gazowanych, co jest podejściem odwrotnym do swojego rywala, jakim jest Pepsi. Pepsi ogłosiło bowiem, że nie chce więcej podwyższać cen swoich produktów. CEO Coca-Coli James Quincy oznajmił jednak, że ceny będą rosnąć w coraz wolniejszym tempie wraz z upływem czasu. W 2022 roku ceny produktów Coca-Coli wzrosły o 11%, a konkurencyjne Pepsi podniosło w tym samym czasie swoje ceny o 14%, tak więc Coca-Cola wciąż ma tutaj przestrzeń do dalszych podwyżek, biorąc też pod uwagę, jak silną pozycję rynkową posiada ta spółka. W czwartym kwartale wolumen sprzedaży Coca-Coli spadł delikatnie tylko o 1% ze względu na niższy popyt w Europie i też Coca-Cola spodziewa się, że w Europie ten popyt w tym roku również będzie trochę słabszy niż w stosunku do pozostałych regionów. Przychody spółki w minionym kwartale wyniosły 10,1 miliarda dolarów i były tylko trochę wyższe niż oczekiwano. Spodziewano się 10 miliardów dolarów przychodów. Zysk na akcję natomiast wyniósł 45 centów i był zgodny z oczekiwaniami. Jeśli chodzi o całoroczną prognozę, tutaj Coca-Cola okazała się bardziej optymistyczna niż zakładał rynek. Spółka prognozuje wzrost zysku na akcję w całym roku o 4-5%, a konsensus zakładał wcześniej, że ten zysk na akcję wzrośnie w całym roku o około 3%. Rekomendacje dotyczące Coca-Coli zdecydowanie dominują tutaj rekomendacje kupna. Mamy 20 rekomendacji kupna, 8 rekomendacji jest neutralnych i brak rekomendacji sprzedaży. Kolejna spółka, która zaprezentowała swoje wyniki, czyli Airbnb. Airbnb osiągnęło lepsze wyniki w czwartym kwartale niż oczekiwano, a ponadto prognoza przychodów na bieżący kwartał pozytywnie zaskoczyła akcjonariuszy. Spółka korzysta na odbiciu w branży turystycznej i zadeklarowała, że będzie uważnie kontrolować koszty, aby
chronić swoje marże. W ubiegłym roku marża EBITDA Airbnb wynosiła 35% i była na najwyższym poziomie od czasu wejścia na giełdę spółki w 2020 roku. Airbnb zamierza utrzymać ten poziom marży także w tym roku. Airbnb oznajmiło również, że popyt na loty krajowe i krótkodystansowe wciąż jest wysoki oraz widać poprawę w popycie na loty długodystansowe i zagraniczne. Spółka zauważa szczególnie pozytywny trend wśród europejskich klientów, którzy wcześniej niż zazwyczaj dokonują rezerwacji na sezon letni. Przychody w minionym kwartale wzrosły o 24% do 1,9 miliarda dolarów, delikatnie przebijając oczekiwania rynku. Rynek spodziewał się 1,86 miliardów dolarów przychodów. Zysk na akcję natomiast był prawie dwa razy wyższy niż oczekiwano. Wyniósł on 48 centów na akcję. Spółka szacuje, że przychody w bieżącym okresie wyniosą między 1,75 a 1,82 miliarda dolarów, czyli więcej niż zakładał, niż spodziewał się rynek. Konsensus zakładał, że przychody w bieżącym okresie wyniosą 1,69 miliarda dolarów. Rekomendacje dotyczące Airbnb. Tutaj mamy, opinie są podzielone. 18 rekomendacji zaleca kupno akcji spółki, 20 rekomendacji jest neutralnych, natomiast najmniej mamy rekomendacji sprzedaży. Jest to 5 rekomendacji zalecających sprzedaż. I ostatnia spółka na dzisiaj, czyli grupa Kering, która zaprezentowała swoje dane za miniony kwartał i też są one jednak rozczarowujące ze względu na słabe wyniki Gucci, czyli marki, która jest flagową marką Keringa i ma największy wpływ na wyniki spółki. Sprzedaż Kering w czwartym kwartale spadła o 7%, rynek spodziewał się spadku o zaledwie 3%. Na wynikach spółki ciążył spadek przychodów z marki Gucci, która generuje najwyższą sprzedaż spośród tych marek grupy Kering. Sprzedaż Gucci spadła bowiem o 14% do 2,73 miliardów euro. Rynek spodziewał się co prawda dwucyfrowego spadku, ale nie aż tak dużego. Był i tak zaskoczony tym spadkiem. Konsensus zakładał bowiem spadek o 11%. Sam CFO spółki Jean-Marc Duplain przyznaje, że wyniki marki Gucci nie spełniły ich oczekiwań. Zysk operacyjny Gucci w całym 2022 roku wyniósł 3,73 miliarda euro, czyli był na mniej więcej takim samym poziomie jak rok wcześniej. Natomiast w przypadku innej dużej marki Keringa, czyli Yves Saint Laurent, odnotowano wzrost aż o 43% do miliarda euro. Zniesienie obostrzeń w Chinach budzi jednak nadzieję na solidne odbicie w tej branży towarów luksusowych. Na odbicie szczególnie tej marki Gucci, która jest bardziej zależna od rynku chińskiego niż inne luksusowe marki. Duplain stwierdził, że początek roku wyglądał pod tym kątem bardzo obiecująco. Rekomendacje dotyczące Kering przeważają wciąż rekomendacje pozytywne. Mamy 19 rekomendacji kupna, pozostałe 12 rekomendacji jest neutralnych i brak rekomendacji sprzedaży. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.